Cześć, tu Karolina. Chciałam Wam pokazać junk journal, który zrobiłam ostatnio. Tutaj z takim gotowanym, znaczy gotowanym, z gotowanym papierem w środku, ale tutaj jest taki jakby klejony z różnymi takimi ziarenkami. Tu są akurat liście herbaty, jakieś takie strawy, takie ziarenka, suszone kwiaty. I z tyłu też. To jest takie właśnie wyczuwalne pod palcami, dodatkowo od serwetki. Tak to wygląda. To się tak nakłada potem na górę. I od tej serwetki dodatkowo właśnie są takie marszczenia. Już jest tutorial na moim kanale, jak się robi taką okładkę. I tutaj takie na gumkę. I dodatkowo, żeby lepiej można było sobie to złapać, dodałam takie metalowe elementy. I ten journal jest inspiracją dla sklepu Świat Pasja. Zrobiony jest z kolekcji Dream Shadow z Craft O'Clock. No i tutaj te elementy wycięte są z wykrojnika Mimikat. O, tego. Potuszowane wszystko distressem. Tutaj zrobiłam też bigi. Od środka to lepiej widać. Przed właśnie położeniem tego kleju na górę zrobiłam takie bigowanie, żeby to trochę lepiej się zginało i pracowało. Tutaj właśnie jeszcze taka dla kontrastu taka granatowa kokardka, która zasłania te mocowanie gumki. No i każda sekcja jest oddzielona od siebie właśnie papierem. No i tutaj na początku jest taka mała kieszonka, bo w tej kolekcji były takie małe dodatki do wycięcia, drobne, więc wykorzystałam je tutaj właśnie jako takie ozdobne tagi i elementy. I te diecuty, które mi zostały po wycięciu, też nakleiłam na niektóre strony. Tutaj są też takie słodkie serduszka właśnie ze środków tych klipsów. Są też takie serduszka, więc tutaj je tak dokleiłam. No i ważka tutaj przoduje w tym journalu. Tak znaczy, no, dużo jest tych właśnie grafik z ważką. Tutaj jest podklejone, to tylko jest taka ozdoba. I tutaj właśnie jest też odbity właśnie te stemple, napisy, dwa rodzaje napisów z Kaisercrafta i z Actiona. A tutaj mam z Vivy Decor na wierzchu takie właśnie zawijaski, które fajnie pasowały mi do tych zawijasów, które są w tych papierach. I tutaj jest taka sekcja jakby kolorowa. I kolorowałam to, barwiłam ten papier Color Glow z 13 Arts. Tutaj jest taki zielony, tutaj jest taki różowy, jaśniejszy i taki bardziej wchodzący w fiolet, bo tak się bawiłam trochę i miksowałam potem te kolory, więc takie są różne. Niektóre strony są też tak właśnie pozaginane, żeby jakąś taką sekretną wiadomość można było sobie tutaj napisać, albo więcej po prostu. To jest taki ala pamiętnik, notatnik, można sobie tutaj notować różne rzeczy. I tutaj, tak jak w tym wcześniejszym junk journalu, te strony też się wyjmuje. Też się wyjmuje, można wymienić potem ewentualnie, jak ktoś będzie chciał. I tutaj jest taka jakby kopertka mała, bez taka kieszonka właściwie, w której jest włożony kawałek papieru. I tutaj tak samo. Tutaj wykrojnikiem zrobiłam taką kieszonkę. I tutaj też jest właśnie to zamknięcie z dodatkowym takim ozdobnym klipsem. I tak to wygląda. Tutaj właśnie są też więcej z tych stron pozaginanych, ale one wyglądają wszystkie podobnie. I na końcu tutaj jest taka kieszonka jakby z resztkami też tego, co mi zostało. No jakieś takie drobne zapiski, których nie chcemy szukać, które są jakoś tam może ważne. I będziemy wiedzieć, że one są właśnie na przykład z tyłu zawsze tych przegródek.
Kolejna sekcja to jest papier gotowany z liściami i kwiatami, które niedawno pozbierałam, takimi wiosennymi. I to też jest właśnie jakby osobna sekcja. Też jest tutaj taki tag, takie różne tagi za banerkiem. Tutaj są też właśnie te stemple odbite. I tutaj zrobiłam taką dodatkową przekładkę z kieszeniami i tutaj jest w pionie tak włożone. Tutaj nakleiłam te książki i tutaj też takie małe tagi, koperta też z karteczkami i to są te środki z tych ramek, też tutaj właśnie fajnie wchodzą, więc je wykorzystałam. Tutaj jest w poziomie, wyciąga się ten tag. No i kolejna właśnie kieszeń z karteczkami dodatkowymi. Tutaj też taka kompozycja z tych die-cutów, z elementów wyciętych. Tutaj też była taka ramka w tym zestawie. Tutaj kieszeń z przodu. Też karteczki, też kompozycja. I tutaj też na przykład taki spinacz. Tutaj też właśnie jest taka kieszeń dodatkowa w poziomie, właśnie żeby coś na przykład ukryć. Jakąś taką wiadomość, którą nie chcemy, żeby ktoś tam znalazł tak szybko, więc można sobie schować. Tutaj znowu zagięcie. I tutaj jest taka półotwarta kieszeń. I ją wycięłam z kolei z tego zestawu. To jest tutaj to i to jest, musiałam to trochę przyciąć, bo by było za duże, ale też włożyłam właśnie tag i złożoną kartkę na notatki. No i tutaj fajnie, mi się wydaje, że to super wygląda i tu właśnie odbiłam te napisy jeszcze tuszami Memento różowym i niebieskim i właśnie tym brązowym Distressem. Tak to mi się wydaje fajnie, właśnie do tych kolorów z kolekcji pasuje. Tutaj też taki banerek z tagusiami i tutaj też taki mały kawałek papieru, na którym można coś zanotować. No i myślę, że fajnie to wygląda. I to jest mój drugi journal, więc już tak trochę tutaj te gumki są luźniejsze, bo wiedziałam jak to robić, więc tak, tutaj właśnie specjalnie tego kwiatuszka tak trochę uklepałam, żeby był bardziej płaski, ale te ziarenka są takie dosyć mocno odstające, ale właśnie ta serwetka to wszystko fajnie zabezpiecza. Także w tym filmie to wszystko. Dzięki i do następnego razu. Cześć!